Dawno temu w małej miejscowości Karpaczu zbliżały się święta. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Mikołaj, jesteś już gotowy? Jak już puścili reklamę Coca-Coli, dzieci wysłały listy, rodzice martwią się o swój budżet, babcie upiekły pierniczki, a cała rodzina ubrała choinkę, to znak, że czas zacząć. Już się nie mogę doczekać. Zabawki wiosnowe, krzepanie na całe rodziny, ciepło, no i prezenty. Tak, święta to magiczny czas. Tylko czy zdążymy rozdać wszystkie prezenty? W tamtym roku mieliśmy małe problemy. Pamiętacie, jak zaklinowałem się w kominie? Haha, bo tak zabawnie! No, Mikołaj, powinien rzucić kilka kilogramów. Święta się już zbliżają. Cieszę się, że będę mógł pomóc wielu dzieciom. Co prawda, trzeba będzie oszczędzić pieniądze. Ale czego się nie robi dla innych? Prawda, Zajączku? Masz marchewkę, potowarzyszysz mi przez chwilę. Bardzo bym chciał, Mikołaj, ale muszę wracać do swojej rodziny. No trudno, będę musiał iść sam. A kim ty jesteś? Ja? To nieoczywiste? Jestem świętym Mikołajem. Jak to? Przecież ja nim jestem. Ha, ha, ha! Ty? Z laską, śmieszną czapką i dziwnym stroju? Ziomek, ty sobie nie wyobrażaj za dużo. Co, nigdy nie słyszałeś o opowiadaniach o starcu z ciwą brodą w czerwonym ubraniu, który mieszka w Laponii? A wy nigdy nie słyszeliście o świętym, który pomaga biednym? A co ty im niby dajesz? Szaliki, skarpetki, czekoladki, lizaki? Bo ja, konsole, iPhony, iPody, MP3, MP4, komórki, skutery, kłady, motory, komputery. Dostaniecie wszystko, co dadzą mi wasi rodzice. Wystarczy zadzwonić pod numer 066777. Ja może daję im skarpetki i szaliki, ale robię to bezinteresownie. A ty 100 zł na godzinę. Nie za stówę, ja się wyżej cenię. 300 za godzinę. I tak ta rozmowa trwałaby bez końca, gdyby nie anioły. Nie kłóćcie się! Matko! A cóż to? Czy to ważne, które jest prawdziwe? Ważne, że obaj chcecie pomagać. Chociaż macie inne sposoby przekazywania tej pomocy, to ważne, że dzieci je otrzymują. Każdy z nas może zostać świętym Mikołajem. Ojejku, to dla mnie? Naprawdę byłem grzeczny? Wow. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, cztery.